Ja jeszcze dygoczę. Tak? To znaczy były duże emocje. Po prostu mieliśmy okazję zmierzyć się z nimi już na próbie, ponieważ po utworze naszym, po finale, utworze Imagine, pojawili się artyści z Ukrainy i nie tylko, trzymając polską i ukraińską flagę. I to było duże dla mnie wzruszenie, więc cieszę się akurat osobiście, że mogłam zweryfikować już tą sytuację na próbie, ale emocje pomimo tego były bardzo duże, prawda? Ja myślę, że to, wiesz, wymaga jakiegoś takiego czasu na przetrawienie, bo myślę, że... Oszołomieni jesteśmy. Jest coś takiego rzeczywiście, że zderzenie z tym wszystkim, co tak naprawdę się nagromadziło w tych osobach przez cały ten koncert i jakby znalazło swój upust, podejrzewam też, no, wraz z jego rozwiązaniem koncertu niejako. I no było to na pewno odczuwalne, ja tak. Widziałam to w twoich oczach, ale też czuliśmy duże wzruszenie w publiczności, pojawiające się światełka, ludzie wstali. No i ta piosenka, którą zaproponowano nam do zaśpiewania, no bardzo, bardzo symboliczna i wymowna, z nadzieją na brak podziałów. I rzeczywiście myślę, że z tą myślą fajnie nas wszystkich tutaj zostawić.